W dzisiejszym odcinku. O, mamy to, proszę państwa. Powiedziałam to takim samym tonem, jak mówię, gdy się dziecko rodzi w 100 dzieci challenge. Jestem okropna. Hej, cześć. Ja jestem Radochna, a przed wami Simsy dwójka, wyzwanie jednego pragnienia. Dokładnie tak. Mamy przed sobą Matyldę. Ona jest w najlepszym stanie ze wszystkich. Musiałam trochę nimi pograć, żeby doprowadzić ich do ładu i składu, no bo nie było możliwe granie nimi tak, jakbym chciała wcześniej. No bo wszyscy byli po prostu zaniedbani. Lekko mówiąc. Dobrze. Tutaj Lianka może wstać. Niech sobie weźmie resztki. Schowałam te płatki w ostatnim momencie, ale one chyba są jednak zepsute będą, jak je wyjmie. Janka chce zdobyć punkt umiejętności. W ogóle nie ma nic tutaj. Nic, kompletnie nic nie ma. To już chyba jest zepsute, tak mi się wydaje. Czy będzie za chwilę? Co my tu mamy? Możemy ją nauczyć? Tak, na pewno możemy ją nauczyć. Gotowania, techniki sprzątania. Możesz nauczyć kondycji, możesz nauczyć sportu też przez skakanie. Myślę, że zrobimy z Janki trochę takiego czyściocha. Nauczmy jej trochę sprzątania. Śmieszna umiejętność sprzątania z książek. Ciekawe, ciekawe. Matylda, ty chcesz kondycję. Proszę cię bardzo, ćwicz sobie za ten komputer. Trzeba prowadzić zdrowy tryb życia, a nie tam komputer i komputer. Hehe, powiedziała Radoszka, siedząc przed komputerem i grając w Simsy. Okej, ty sobie wcinasz. Roberto wrócił z pracy o drugiej i w sumie to od razu poszedł spać praktycznie. Niech wstanie, niech zrobi coś do jedzenia, na przykład zapiekanki. On musi trochę podrobić sobie gotowanie, no bo myślę, że jak będzie miał tą 4 czy 5 punktów, będzie można wziąć udział w tym konkursie kulinarnym. Ja ostatnio wygrałam kotletami wieprzowymi, także to coś może znaczyć. Okej. Okay. I tak. Klementyna. Klementyna, wstań, wykąp się i znajdź sobie pracę. Szukaj, może prawnik akurat będzie. Jest szansa, że będzie prawo. O, natura. Natura? Sprzątanie i natura, co? To ma coś ze sobą wspólnego? Serio mówisz? Sprzątanie i natura. Okej, może jakaś ekologia, coś takiego, może w tym kierunku. O, Janka zdobyła punkt sprzątania. Bardzo dobrze, Janka. Poznać kogoś nowego, o kurczę. A co to w ogóle jest? Weź to sprzątnij. Myślę, że fajnie, gdybyś poznała jakiegoś tu przechodnia. Albo jeszcze jest szansa, że możesz wejść na komputer. Włączyć komputer, wejść na czat i... A, i tu rachunki są w ogóle. O, stop. Tu jest jakiś pan. Poznaj Jerzy. Jerzy Robak, tak? No i Matylda też. Matylda chce zobaczyć ducha. No to będzie super. No jest w ogóle naukowcem. No to chyba pan Jerzy Robak zostanie zamurowany za chwilę. Prawo! Jest! Prawo! Mamy to. Coś idzie w ogóle szybko. Tak, znowu chcę imprezę urządzić. Dobra. Ty chcesz wygrać zawody dla graczy. No dobra. Tutaj chcę ducha. No same trudne się trafiły. W sensie same. No takie... Że trzeba zaangażować się w nie. Dobra, ty chcesz... Nie. Matylda chce w ducha. Chodź tutaj szybko. Zawołaj. On jest. Trzeba go zamurować. Jedny. Dobra. Okej. Okay. Jerzy Robak jest naszym, będzie naszym duchem od dzisiaj. Okej. Okay. Takie kwiatki mu postawiam, żeby mu było miło i przyjemnie. Klatka dla Sima idealna. To jest po prostu piękne.
Wy wszyscy w piżamach chodzicie. No dobra, Janka, zjedz sobie zapiekanki, skorzystaj i robimy imprezę numer dwa. Do ducha trochę trzeba poczekać. Tutaj wygrać zawody dla graczy. Na jakim poziomie ty jesteś tego grania tutaj? A, na pierwszym. Już ci się zamarzyło być w zawodach dla graczy, brać udział. Super. Okej. Okay. No to teraz to się chyba robiło tak, że musi być kilka komputerów na parceli, coś takiego, to trzeba wejść w te... No dobra. No to Klementyna będziesz musiała, no niestety albo stety, dużo grać. Skorzystaj i sobie dużo graj. Może być w sumie Simsy. Dobrze, Roberto. Roberto, co ja z tobą teraz pocznę? Dajmy, ucz się trochę gotowania. No musisz być w tym gotowaniu mistrzem, co tu masz? Jakiś punkt, ale chcę dążyć do tego, żeby on miał większy stan tych punktów, żeby mógł robić lepsze potrawy. Bo to nam gwarantuje sukces, jakby nie patrzeć. To co, ty zjadłeś, skorzystasz. Trzeba to schować. Koniecznie, ty grasz. Wiesz, no dobra, to niech będzie. Niech będą takie rozbabłane zapiekanki na środku, no. A, impreza, impreza. Urządź przyjęcie. Noworoczne? No to trzeba będzie kupować te... Trzeba będzie kupować bomby? Te fajerwerki, a nas na to nie stać, niestety. Tania i Teodozja. Rachunków nie zapłaciliśmy jeszcze. Dawaj rachunki zapłać. Okej. Okay. Wyczyść. I gdzie jest ta Tytania? Bo ona pewnie przyjdzie. To Odyssey nas chyba nie lubi, albo jest w pracy, czy tam coś. I za nią trzeba trochę się pokumplować. Ona chce bitwę na poduszki. To standardowa opcja. Kulinaria. Dobrze. Roberto? A, pewnie, że tam ten prenumeratę. Czekaj, bitwa na poduszki. Gdzie to jest? Bitwa na poduszki. I właśnie teraz będzie super impreza. No, jakie to jest nieprzewidywalne? Szczególnie ta simka jest przewidywalna. Non-stop kolor to samo. Dobra, łaskotki, łapki, łaskotki, łapki. A co ty tutaj robisz? Czemu ty tutaj... A ty chcesz toalety. Na razie to ty graj. Sobie w gry. Pozwalam. Roberto się papla w kałuży. Kurczę, szkoda, że na łazience są. Trzeba je gdzieś... Aha, ona i tak skorzystała mimo wszystko. No to spoko. Jak trzeba, to trzeba, no nie? Dobra, podejdź tu. Niech ona też sobie skorzysta z Tania. Ty skorzystaj, wykąp się. O, wyszła, no to teraz bawimy się. Impreza do rana. Ty, jakie romantycznie, gdzie romantycznie, co ty? Nie. Bez przesady. Nie, to też nie. Jesteśmy w towarzyskich takich, no... Już nie masz siły. Nie jest tego, tylko sprzątnij to. Roberto, niech zrobi jakiś posiłek. Coś więcej umie. Sałatkę szefa kuchni. Okej. Okay. Roberto do pracy jedzie. O, oh, no. Tak on będzie tym kucharzem. Obejmij, baw się, łapki.
Zawsze łaskotki, schlebiaj. No i zabawiaj. Dobra, niech zrobi i niech idzie do pracy masz iść, koleś. Nie wiem, że samochód nie zachęca, ale mógłbyś pójść do jej roboty. Okej, okay, a tutaj zabawa. Okej. Okay. Łapki. Dobra zabawa. No i dobrze. Ojejku, ona się w nas kocha. No, uroczo. Najlepszy przyjaciel z Tytanią. A Tytania poszła do domu. Nasz gość tutaj sobie pięknie ten chodzi po ogródku. Okej. Okay. Dobrze, to zostawmy. Weź talerz. To czemu tak leży na ziemi? No dobra, niech będzie. Korzystaj. Wiesz telefon? Janka. O, Janka bardzo chętnie. Oczywiście, Janka zawsze. Gadajcie sobie, zakumplujcie się i tak dalej, i tak dalej. Jedz jeszcze raz sobie. Po kimś czy coś, nie wiem. A wykąp się i idź grać. No musisz grać, żeby mieć dostęp do tego pokoju zabaw, czy co tam. Salon gier. Czy coś. A ty to jest prawie, że w idealnym humorze. Cześć, no siema. No, żegnam. Do widzenia. Daj temu kotu zjeść, co ty? Zostaw tego kota, już zostaw, niech idzie zjeść. Idź spać, pościel łóżko, niech ten kot sobie zje w spokoju. Uff. Napełni mu miskę, żeby nie było. On płacze. O nie, płacz, wszystko będzie dobrze, niedługo wszystko się skończy, obiecuję. Ty dobrze grasz w Simsy sobie. Jak ci to rośnie, te granie, kurczę? A już masz na trzecim. Telefon drynda non-stop kolor. Odbierz. Nie, on chce pewnie zaproponować jej prenumeratę. To wiedziałam, na 100% wiem. O, wrócił nasz zdobywca Roberto. Żywiciel rodziny, jeden z niewielu. Jest spadnięty, pada na twarz, no to idź spać, chłopcze. Tylda nie śpi, a co ona robi? Nie wiem, zmyła blat chyba. Jest interesująco. Możesz wyczyścić też to. No zrób tam jedzonko, niech będzie. Płatki, nie wiadomo co, schowaj to. No wiesz co, zjedz i schowaj. Woda jedną, whatever. No wszystkich, a co tam? A ten dalej płacze. A nie, teraz nie płacze, akurat teraz chodzi dookoła. Wącha kwiatki skupane. Jakżeś sobie za Matyldę zachciała i proszę cię bardzo. Punkt sprzątania, bardzo pięknie. To zachowaj. To też. Korzystaj, wykąp się, wyczyść i możesz kimnąć jak wszyscy zresztą. Jerzy mówi, zapraszasz mi noc, ale nie dajesz mi spać. Wychodzę. No to siema. Ja cię nigdzie nie zapraszałam, ale okej. Okay. Klementyna, wstawaj do pracy. Do pracy. Jedna łaśnika to był zły pomysł. Jednak. Dobrze, już wiem. Jedź do pracy, Janka też tak nie za bardzo tego szmegas, ale Janka weźmie resztki. Okej. Okay. A, dobra, pęcherz poczuł wolność. Niech i tak będzie. Zjedz sobie, potem skorzystaj, wykąp się. Okej, okay, ty też, Matylda, możesz w sumie zjeść. Ale nie iść spać. Ale zjeść.
A potem sobie pójdź spać. O, kimnął? Kimnął. No i dobra. Kimnięted. Kimnięted. Okej. Okay. Janka spróbuje ogarnąć ten temat najlepszego przyjaciela telefonicznie. Myślę, że zrobi to telefonicznie. Nowe rachunki? Ojku. Nowe rachunki. Kto tu przyszedł? Gdzie? Kto? Kogo? Ty w pracy? Ty tu? A, Królisio. Ema. Hello. Hello. Ty w toalecie. A no tak, bo on ma strasznie słabe... towarzystwo. Królis towarzyski. Pobaw się z kuku twoim. Czemu nie? A ty, Janka, dalej. No wiesz co, może jednak ją zaproś. Jeszcze szybciej tak myślę. Tak, tak. Tak w ogóle to... trochę przekolorowałam nasz dom, żeby bardziej pasował do tych takich weronowskich stylów. Także mamy trochę inny styl domu. Jeszcze przed nagrywaniem zrobiłam. Także wow, szał ciał. Co to? Albin Capulet. Trzeba poznać. Zapoznajmy ich wszystkich. Zakumplujmy się ze wszystkimi. Powitaj wszystkich. Tacy towarzyscy. Tak sobie gadają uroczo. Nie wiem, co nam da tak bardzo dużo w towarzystwa. Tego by to się nie komplikować, tak ja bym chciała, to żebyście to... A to jakiś mąż. Ją śledzić, a jeszcze się tak patrzy na ją. Z niby się nie patrzy, a niby się patrzy, no siema. Okej. Okay. A ty śpisz? Tu ktoś głoduje, Kisiu głoduje jak zwykle, norma. Ty też gazetkę, ale byś coś przygotował do jedzenia, wiesz? Na przykład tosty z serem, może być. O, mamy to, proszę państwa. Powiedziałam to takim samym tonem, jak mówię, gdy się dziecko rodzi w 100 dzieci challenge. Jestem okropna. Liczy mu wszystkie zasługi i niezasługi i będzie go teraz ciachał. Na pół. Dawajcie drabinę, lecimy. Zobaczymy, że robak. Dobra. Okej, okay, otworzyłam tutaj. Proszę bardzo. Otworzyłam, żebym mógł sobie duch wychodzić, czy tam coś, żeby na to ładnie to wyglądało tak pod kątem. Jest fajnie. Jerzy Robak, ty chcesz ducha zabarwić? Myślę, że to się stanie w najbliższych czasach. Robiłeś to? To są tosty według ciebie? Tak wyglądają tosty? Są kanapki. A, bo ty nie skończyłeś. Ktoś cię zaczepił. Janka, zostaw. A, te kanapki. Jakie tosty. Klementyna, recepcjonistka w filmie prawniczej. O, proszę. Recepcjonistka to wyżej niż archiwistka? Czy tam co, kim ona była? No bardzo ładnie, ale to spoko, no fajnie, no. Weź, niech ta Matylda wyrzuci gazetę, a ty sobie pograj trochę. Zostaw te łóżko, masz grać. Groj. Ja cię tu nauczę grać zaraz. Okej. Okay. Ty sobie, no ulżył. No spoko, ta się śmieje z niego. Cudownie, cudownie po prostu. Se wcinają to beka, w ogóle kultury bez, kultury zero. Zero kultury. Dobra, to sprzątnij i wiesz co jeszcze z nią? Pogadaj trochę. Nie wołaj jej. Nie, nie co idź, ty zbaw się.
Ej, maskotki, czy tam coś. Gdzieś usunęło, dlaczego? Tam to coś chciała gdzieś tam pójść, kurde. Udało się! Tak, się cieszę. Dwóch najlepszych przyjaciół. Jest to do zrobienia, bo jest, mamy tutaj jeszcze... jak ona się nazywa? Teodozja. Teodozja, żyjesz? Zaproś Teodozję. O, przebierz się i przybywaj, niech ci będzie. Okej, okay, tutaj znowu zaniedbani wszyscy. W ogóle ona może robić inne czynności związane z grami niż tylko granie, także spoko. I czekajcie. Nie to. Nie u ciebie tak w ogóle. A Klementyna. Ona może tak. Rozmawiać o grach. Czytać działo, a to książkę, tę gazetę. Przeglądać strony internetowe o grach. To też jest fajne. O, dzień dobry. Nie, ty jej nie całuj, ty się z nią pobaw. Okej. Okay. Czemu ona nie lubi jej, co tu chodziło? Okej. Okay. Mamy na tak dosyć dobrym poziomie, ale już Janka jest tak zmęczona, że musiała iść spać. Tylko Nektaru. Wręcza mu kartę członkostwa tajnej parceli. Co żeś zrobił ciekawego? Co żeś dostał? O, dostałeś... A no tak, bo to przecież nie można pójść tam na tej kuchni Zuzi czy tam coś. Masz większą szansę na to. Masz większą szansę. Po prostu jest tam stół do oceniania daniów. Dań. Jedzonka. Po prostu. Pięknie, bardzo dobrze ci to wyszło. Dobra, ty śpisz. Tutaj Klementyna w takim dobrym stanie. Matylda by coś zjadła z chęcią. Dawaj makaron z serem, podaj. Jesteś głodna. No cześć, paty Tania. Czy pierwsza w nocy impreza dalej trwa? Siema, siema. Wrócił zwycięzca. Proszę bardzo. Dostałeś tą kartę, czy nie? No dostał, ale tutaj ma gdzieś, o. Proszę. Dobra, wykąp się. Jedz sobie trochę. Chcesz jeszcze jedną porcję zjedz. Korzystaj i się wykąp. Również możesz iść spać, tak naprawdę. O, ktoś śpi w twoim łóżku. Klementyna śpi w twoim łóżku. Nie można tak, Kremsia. Okej, okay, Klementyna. No kurczę, jedna łaźnika to za mało. Trzeba nie zainwestować w drugą. Mamy 1000 hajsu. Trzeba coś z tym zrobić. Ale to myślę, że następny odcinek przygotuję. Właśnie, ty miałaś tam te gry ogarniać, kochana. Ten kot całe życie buduje. Po prostu cały czas jest głodny i nie może się doprowadzić z tym dłodej składu. No super po prostu. Ty rozmawiasz z kimś, miałeś grać w gry, ty. Godzinę masz do samochodu. Zaraz skorzystaj, wykąp się, wyczyść i zaraz to... Co ty robisz? Zostaw ją, skorzystaj się, wykąp. Szybko. Zatruj się pokarmowe, a ten śpi, biedny. Cyrk normalnie. Piękne to jest. Siema. W ogóle ty idziesz do pracy teraz. Leć. Sobie. Iż Roberto niech idzie normalnie spać. Do pracy ma na... A nie, dzisiaj ma wolne. No to dobrze. Janka. Aha. Ty jesteś najlepszy na stroju. To tu ogarnij, posprzątaj, weź sobie reszteczki. Weź sobie to zjedz i spróbujemy jeszcze pogadać z tatką, czy jak ona się tam nazywa, teotką.
Okej. To zadzwoń, zaproś ją. Okej, to do zjazd chlewie podziwiaj, zabawiaj. No, a tych żartów sprośnych nie lubi. Może tego, że jest starszą panią, czy coś. Właśnie, czemu ty nie jesz? Masz pustą miskę! Szybko, napełnij miskę! Jedz, kocie, jedz! Ona macha cały czas i komfort spada, bo ma te zatrucie pokarmowe i to jest ten problem największy. W ogóle nasz kibel wygląda jak portal do piekła trochę, tak. No, ciekawie. Dobra. Jest trochę tragicznie, bo wszyscy się źle czują, ale ja będę się z wami żegnała na tą chwilę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a tymczasem cześć i czołem. Do następnego odcinka i pa pa! Cześć! Pa!